Nie mam szczęścia. Mam małe wiaderko czekoladowych cukierków. A ja wręcz przeciwnie. Wow. Zgadza się, to ja dostałam wszystkie największe cukierki. Ale zaczyna ta, która ma najmniej szczęścia. Już zaczynam. Może i dostałam najmniejszą porcję, ale jestem pewna, że jest najsmaczniejsza. To chyba jeszcze nie wszystko. W środku zostały cukierki. Oj, szkoda, że siebie nie widzisz. Tak się kończy chciwość. Oj, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Zaczynaj jeść. No wreszcie. Uwielbiam te cukierki, więc z chęcią zjem je wszystkie naraz. O tak, to jest takie dobre. Oj, mam teraz całe ręce w czekoladzie. Ale to nawet całkiem fajne. Teraz zanurzę ręce we wiaderku i będą całe oblepione czekoladowymi cukierkami. Dziewczyny, okazuje się, że ten sposób jest o wiele łatwiej je jeść. Może i łatwiej się je w ten sposób małe cukierki, ale duże trzeba jeść inaczej. Każda kulka to oddzielny smakołek, więc można delektować się każdym cukierkiem. I podzielić się z przyjaciółkami! Ręce precz, to moje cukierki i tylko moje. Nie szkodzi. Wiem, jak dobrać się do tych cukierków. Zwykły palnik mi pomoże. O tak, udało się. Rewelka. Ej, gdzie są moje cukierki? Przepraszam, Candy, ale nie mogłam się powstrzymać. Chodź tu do mnie. Proszę, to wszystko, co zostało. Znowu nie mam szczęścia. Mam malutką buteleczkę. A ja mam ogromną. Oj, jednak się pomyliłam. Miley ma ogromną. Moja guma ma tylko jeden plus. Mogę ją zjeść jako pierwsza. Chodź do mnie, moja słodka. To było pyszne. Rewelka. Szkoda, że tak szybko się skończyło. Ale teraz czas nadmuchać balona. Oj! Fu, co za ohyda! Cała buzia mi się teraz klei. Nie ma się z czego śmiać. Lepiej zjadaj swoją porcję. Z przyjemnością. Najpierw chcę poczuć smak gumy, a potem nadmuchać największy balon. Ojej! Patrzcie! Udało mi się nadmuchać balonik. Umie nawet latać. Mam świetny pomysł. Mogę zrobić całą masę balonów. Hop! I jeszcze jeden. Mam dla nich nawet sznurek. Będę przywiązywać balony do butelki. No to kontynuuję. O nie! Moja guma odlatuje! O nie! Chciałam zrobić coś fajnego, a w rezultacie straciłam gumę. Miley, tylko ty zostałaś. Nareszcie! Tylko jak mam spróbować tej gumy? Nie da rady jej wycisnąć. Dziewczyny, pomóżcie mi! Dzięki! Ostrożnie przewracamy... O tak, to ja rozumiem. Co za pyszności. Ej, stop! Wystarczy! Nie wylewajcie mi gumy na twarz. Coś mówiłaś? Myślę, że wyszło naprawdę zabawnie. Nie widzę w tym niczego zabawnego. Zaraz nadmucham takiego balona, że pękniecie z zazdrości. Ojej, on jest taki ogromny, że chyba on pierwszy pęknie, a nie my. Dziewczyny, to jest naprawdę zabawne. Teraz wy też jesteście całe oklejone gumą. Nigdy nie widziałam tak małego arbuza. A ja mam klasyczny rozmiar. Na bank jest bardzo słodki. A ja niczego nie dostałam. Co za niesprawiedliwość. Ojej, chyba coś leci.
O rany, to na pewno mój arbuz. Wow, to dopiero rozmiar. Może mam najmniejszego arbuza, ale to lepsze niż nic. Najpierw pozbędę się skórki. A teraz mogę delektować się pysznym miąższem. Doskonałe. A gdyby nie było pestek, byłoby jeszcze lepiej. Nie pluj we mnie pestkami. Wiem, że mi zazdrościsz, ale to nie powód, żeby pluć. Dobra, arbuziku. Czas cię zjeść. Tylko jak mam go przełamać? Myślę, że najlepszym sposobem jest stare, dobre karate. Aj! To bolało! O! Udało mi się rozbić arbuza. Więc w końcu można go zjeść. Mam tu łyżkę i zaczynam. Jaki aromatyczny i słodki. Chcę jeszcze. A co ja mam zrobić? Ten arbuz jest za duży. Jak go rozbić? Wiem. Użyję dynamitu. Czas. Start. Dynamitu? Ratuj się, kto może. O rany. To było głośne, ale niesamowite. Spójrzcie, ile tu jest kawałków arbuza. Częstujcie się. Wystarczy dla wszystkich. Super, dzięki. To nie są kanapki, a jakieś okruchy. A ja mam zwykłe kanapeczki. O jeny, to dopiero porcja. Tak, tak, poszczęściło mi się. Candy, jedz swoje okruszki. Z chęcią, bo jestem naprawdę głodna. Takie małe, ale bardzo apetyczne. Ojej, a co to? Prawie połknęłam wykałaczkę. Lepiej od razu je usunę. Są niejadalne. Gotowe. Myślę, że pójdę za twoim przykładem i też od razu wyjmę wykołaczki. A teraz mogę się delektować kanapkami w spokoju. Jakie pyszne! Ej, Candy, co ty zrobiłaś? Oj, przepraszam, ale jestem taka głodna. Ośliniłaś to, na pewno już tego nie zjem. Super, mam teraz dodatkową kanapkę. Dobrze, najwyższy czas na moje giganty. Ale jak mam je podnieść? Są troszkę za ciężkie. Uff, zmęczyłam się. Chwilka. Mam pomysł. Za pomocą szabli podzielę ogromną kanapkę na mniejsze kawałki. Właśnie tak. A teraz nadzieję je na drewniany szpikulec. Patrzcie, wymyśliłam nowe danie. Szaszłyk z kanapek. To jest takie pyszne. I dużo łatwiej to jeść. Ojej, jestem już pełna. O rany, ale masz brzuch. No tak, troszkę przytyłam. Ojej, zaraz się przewrócę. No co za żarłok. Jeszcze jaki? Jedzenia. Miley dostała małą piankę, Sophie średnią. A to znaczy, że Wednesday? Wow! Tak, ogromną piankę marshmallow, super! Miley, zaczynaj. Dobra, dobra, zjem zaraz szybko te mini marshmallow. Chociaż poczekajcie. Czemu mam ją po prostu zjeść? Mogę to jakoś ulepszyć. Zrobię sobie mini kakao z mini marshmallow, a żeby je wypić, użyję mini rączek. No co za aromat. To było pyszne. Mogę teraz ja? Po prostu kocham pianki. Ale bardziej niż zwykłe marshmallow uwielbiam pieczone. Nadzieję je na szpikulec. I szybko podpiekę za pomocą ręki Ironmana.
Super, wyszło szybko i idealnie. Spróbuję. To jest niesamowite. Bardzo mi smakuje. Wednesday, możesz jeść swojego giganta. A ramię Ironmana? Bawiłam się tym, gdy miałam 2 lata. Zaraz wam pokażę zabawki dla dorosłych. Co powiecie na miotacz ognia? Babcia dała mi go na gwiazdkę. Wie, co lubię. O tak, już czuję ten wspaniały zapach pieczonego marshmallow. Jestem gotowa na ucztę. Muszę powiedzieć, że to jest strasznie pyszne. Nigdy bym nie pomyślała, że słodycze sprawią mi tyle radości. Tak przy okazji, dziewczyny, te fryzury wam pasują. Wow, tym razem wszystkie dostałyście gumę Hubba Bubba. Miley dostała małą porcję, Sophie średnią, a Wednesday znowu największą. Znowu wszyscy dostali więcej niż ja, ale mogę zacząć pierwsza. Okej, zaraz ocenię smak tego maleństwa. Może jest pyszniejsza niż największa guma. Co za zapach. Oj, a gdzie jest moja guma? Czy ja ją wciągnęłam nosem? Kurczę, czuję ją w gardle. O, nadmuchałam balona, ale fajnie. A oto i moja guma. Muszę przyznać, że jest bardzo smaczna. Miley, nawet dla mnie to jest obrzydliwe. Tak, nie chcę się na to patrzeć. Lepiej spróbuję mojej gumy. Nie żyłam Hubby Bubby od tak dawna, że już zapomniałam, jaka jest dobra. Dziewczyny, zaraz nadmucham ogromnego balona. Patrzcie. Raz, 2, 3. Ojej, przepraszam, nie zrobiłam tego specjalnie. Już tak nie będę. Wednesday, kontynuuj. Okej. To mogła być najlepsza guma na świecie, gdyby była czarna. Ale dobra, przymknę na to oko. O tak, to jest nawet lepsze, niż mogłam to sobie wyobrazić. Co za nasycony smak, nie mogę się oderwać. A teraz patrzcie, jak nadmucham największego balona na świecie. Ojej, boję się, on może pęknąć. To było coś. Wednesday, balon był super, a teraz przypominasz różowego cukierka. Nieważne. Ważne, że nadal mogę jeść tę pyszną gumę. Ważne, że my też możemy. Ciekawe, co za dziwne kolby z jakimś nieznanym płynem dostałyście. Myślę, że zaczniemy od najmniejszej. Sophie, czekamy na twoją recenzję. Dobrze, spróbuję. Pachnie nieźle. Chyba od kilku kropelek nic mi się nie stanie. Oj, nie! Coś się dzieje! To jest mega kwaśne! Zrobiłaś się zielona jak żaba. Wednesday, teraz ty. Z chęcią. Piłam takie płyny przez całe dzieciństwo. Mój tata robił eliksiry, dopóki nie spalił całego laboratorium. Smakuje nietypowo. Ciekawe, jaki będzie efekt. Dlaczego jesteście takie duże? To ja piłam eliksir. Wednesday, to nie my jesteśmy duże. To ty skurczyłaś się do rozmiarów karalucha. O, Rączka przyszedł. Cześć, jak ci się podoba taka Wednesday? Tak, tak, naprawdę jest bardzo mała. Przynajmniej teraz mam własnego kierowcę. Rączka, będziesz mnie wszędzie wozić, póki jestem taka mała. Nie widzę w tym nic śmiesznego. Po prostu mi zazdrościcie. Miley, masz tam wielką kolbę z płynem. Czas zacząć ją pić. Wednesday ma rację. Muszę spróbować. Szczerze mówiąc, troszkę się boję. To jest całkiem smaczne. Podoba mi się. Wypiję jeszcze trochę. Miley, czy mi się wydaje, czy właśnie się sklonowałaś? Jest ciebie coraz więcej. Co tu się dzieje? Jest tu cały tłum Miley. Chyba zaraz oszaleję. Wow, to lizaki! Sophie, masz małego. Z muchą? To z czym ma Wednesday? Z gąsienicą. Ohyda, ale Wednesday się podoba. A co z Miley? O mój Boże, gigantyczny lizak z wężem. Okropność. Zacznijmy od Sophie. Jej lizak jest prawie nieszkodliwy. Mam nadzieję, że lizak jest przynajmniej smaczny. Jest tak mały, że aż się boję. Mogę zjeść całego i nie zauważyć muchy. Dobrze, poradzę sobie. Nie jestem takim tchórzem, jak myślałaś, Wednesday.
Ciasteczki po wszystkim gotowe. Oj, to chyba mucha. O, rany odleciała. Wednesday, teraz ty. Dobra. Najpierw rozbiję lizaka. Sophie, nie możesz zabierać cudzych smakołyków. To mój lizak. O tak, to jest naprawdę smaczne. Mam teraz tę czarującą gąsienicę, więc mogę użyć troszeczkę magii. Gotowe. Leć na wolność, ślicznotko. Wednesday, jesteś taka dobra. Dajcie mi spokój. Miley, twoja kolej. Czemu dostałam najgorszego lizaka? O, jest niesamowicie pyszny. Wiecie co? Tak się cieszę, że dostałam największego lizaka. Chcę go zjeść całego. Do węża jest daleko i w sumie to już się przyzwyczaiłam do jego widoku. Miley, na twoim miejscu bym się tak nie cieszyła, bo co jeśli zjesz węża i nawet tego nie zauważysz? Może jeszcze będzie żywy. Dajcie nam znać w komentarzach, czy zjedlibyście takiego lizaka. Miley już swojego skończyła. O nie, już nie ma. Kurczę, wąż jest obok mnie. Na waszym miejscu bym tak nie piszczała. Wystraszycie go. Nie słuchaj ich. Nie rozumieją, jaki jesteś śliczny. Teraz ja będę o ciebie dbała. Zostaniemy przyjaciółmi. Nazwę cię Bob. Tylko jeden cukierek? A co mają dziewczyny? O, ja cię! Całe wiadro! A ja dostałam największą porcję Maltesers na świecie! Odlot! To dopiero szczęście! Kenny, co to za maluszek? Zaraz pęknę ze śmiechu! Tak, no nie mam szczęścia, tylko jeden cukierek, ale z drugiej strony to lepsze niż nic. Muszę go spróbować. O tak, uwielbiam Maltesers. Co to wszystko? Wiem, Nancy ma tak dużo, że nawet nie zauważy, jeśli wezmę jednego. Ręce precz, wszystko widzę. Mam średnią porcję i starczy tylko dla mnie. O tak, ale pyszności. Może spróbujemy jeść przez słomkę. Jestem pewna, że będzie smaczniej i szybciej. Tak, to jest niesamowite. Uwielbiam to. Chloe, a ty na co czekasz? No właśnie, zaczynaj! Z wielką chęcią. Nigdy w życiu nie widziałam tylu cukierków. Super! Ekstra. Ale jak mam zjeść taką gigantyczną ilość? O, już wiem! Mam naprawdę fajny zestaw Lego. Zbuduję z niego park wodny. Ten klocek tutaj, a ten tutaj. Gotowe! Co o tym myślicie? Czad! A teraz wam pokażę, jak to działa. Kładziemy cukierka i lecimy. Juhu! Wow! Jednego mamy. Zostało jeszcze jakieś 500 tysięcy. Wrzucę od razu całą garść. Założę się, że uda mi się złapać je wszystkie i nie upuścić ani jednego. O nie! Zaraz się przewrócę. Ups, ktoś chyba przegrał. Ale to jest nam na rękę. Chloe, pomóżmy jej. Aj! To nie jest takie proste. Mnie na bank się uda. Aj! A może i nie. Taki mały pączek. To mi nie wystarczy. A co mają pozostali? Ja mam średni rozmiar. Wygląda bardzo apetycznie. O, rany. Tak, tak. Mi się poszczęściło. Na sam widok takiego pączka dostaję ślinotoku. O, Nancy, ale z ciebie przegryw. No i co to za porcja? Przestańcie się ze mnie nabijać. I tak mi smutno. Pączek jest oczywiście mały. Ale wygląda jak pierścionek. O, mam fajny pomysł. Patrzcie, mam nową biżuterię. Czyż nie jest fajna? No taka sobie. Trudno. Ej, a dlaczego pączek nie chce zejść? Czyli pozostaje mi go tylko zjeść. O tak, no co za pyszności. Jest nie tylko piękny, ale też bardzo, bardzo smaczny. No i ten aromat. Ekstra. Chloe, twoja kolej. Super! Jestem taka głodna, że jestem gotowa połknąć go w całości. O tak, jaki delikatny. I jaką pyszną ma polewę. Super. Chloe, wyrosły ci wąsy.
to mega zabawne. O czym ty mówisz? Mam wąsy? To na serio zabawne. Tak, to jest bardzo śmieszne. W dodatku są różowe. Co to za hałas, nie ma bójki, nie do wiary. Jesteś bardzo podobna do niebezpiecznego przestępcy, którego szukamy. O, rany. Nie, nie. To zdecydowanie nie jest Chloe. Trzeba szybko wytrzeć te wąsy. O, dziękuję. Widzicie? W ogóle nie jesteśmy podobni. Ojej, przepraszam, to pomyłka. Mogę poczęstować się pączkiem? Uff, dobrze, że już po wszystkim. Kenny, teraz ty. Zgadza się. Nawet nie wiem, od czego zacząć. Będę go po prostu gryźć. O, wow, to jest takie dobre. Szat. Ja też chcę spróbować. Ej, co ty robisz? Wow, to dla mnie? Dziękuję. Wcale nie. Dziewczyny, co wy wyprawiacie? Wystarczy. Ten pączek nie jest dla was. Aj, nie wiedziałem, że jest taki ciężki. O, fajnie wyszło. W ten sposób łatwiej go zjeść. Fantastycznie. Auć, w ogóle nie chcę jeść ostrej papryki. Wow. Czy wy sobie ze mnie żartujecie? Nie ma mowy, żebym to zjadła. To jakiś koszmar. Niech już ktoś zacznie. Ja? Niech Nancy będzie pierwsza. No dobra. Według mnie to nic takiego. Papryka to tylko papryka. Kilka gryzów i po wszystkim. Ojej, a czemu zrobiło się tak gorąco? O, mamusiu, język mi płonie. Uff, ten kawałek lodu mnie uratował. Teraz ty, Kenny. Co, ja? Już? Może pominiemy mój ruch. Nie ma mowy, zaczynaj. W porządku. Chodź tu, papryko. Nie boję się ciebie. A masz! W sumie nie jest tak źle. Niepotrzebnie się bałem. Oj, nie! Tylko nie to, proszę! O, zimna woda ugasiła pożar. Bardzo dziękuję, Nancy. Nie ma za co. Czekaj. Myślę, że wąż będzie jeszcze potrzebny. Daj go tutaj. Jesteśmy gotowi, Chloe. Możesz zaczynać. Dobra, jestem silna, dam radę. Dalej, Chloe. Najważniejsze to zrobić to szybko. Całkiem nieźle mi idzie. Jeszcze tylko troszkę. Aj! Chyba się zaczyna! Pomocy! To jest jak fontanna. Jakie to fajne. Halo! Zaraz wybuchnę! Ale super zabawa! No, patrz, jak śmiesznie to tryska! A co to za hałas? O nie! Zapomnieliśmy o Chloe! Chwileczkę, zaraz cię ugaszę, tylko się nie ruszaj! Wystarczy, już nie trzeba! Znowu nie mam szczęścia, taka mała porcja. Wow! Uwielbiam te kulki serowe. Mniam! O rany! Dziewczyny, czy wy to widzicie? Ale ekstra! To niesamowite, Kenny! A Nancy znowu prawie nic nie dostała! Dajcie mi spokój, ale zaczynam jako pierwsza. Ej, a o co chodzi? I jak mam to wyciągnąć? No okej, zjem to razem ze słoiczkiem. Oj! Nic mi nie jest, serio! W końcu moja kolej! Chodźcie tutaj, moje kuleczki! A gdzie one się podziały? Znajdę was! Ojej! Tu jest mysz! Boję się myszy! Zabierzcie ją stąd! Chloe! Ups! Przepraszam, Kenny. Zaraz zejdę. Już. Widzisz? Ach, te dziewczyny. Okej, nadszedł czas, aby mi ja zjadł coś dobrego. Co jest? Ta nic nie chce się otworzyć. O, mam pomysł. A może użyję tego? Udało się. Jestem geniuszem. Życzcie mi smacznego. O tak, jakie to jest pyszne! Oj, Kenny, żyjesz tam?
Prawdziwa uczta, jestem zachwycony. No co tak na mnie patrzycie? Masz na sobie mysz. Mysz? Naprawdę? Słabo mi...